15 grudnia członkowie Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i ich rodzin uczestniczyli w specjalnym spotkaniu wigilijnym. Towarzyszyli im prezes Stowarzyszenia Tomasz Olejarczyk oraz zaproszeni goście: Luiza Prus, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim, Ewa Wysocka, dyrektor Centrum Usług Społecznych i Marcin Styś, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. O znaczeniu nadchodzących świąt oraz o znaczeniu tego spotkania powiedzieli Tomasz Olejarczyk i członkini stowarzyszenia Teresa Strzelczyk. Nie mogło zabraknąć też świątecznych życzeń. Te poza organizatorami przekazali zgromadzonym Luiza Prus, Ewa Wysocka i Marcin Styś. Były również świąteczne upominki zarówno dla zaproszonych gości, jak i dla uczestników spotkania. Podzielono się opłatkiem oraz wspólnie kolędowano. Muzycznie w ten świąteczny nastrój wprowadziły zgromadzonych przedstawicielki szkoły muzycznej Natalia Wilczek, Olga Nowakowska i Marysia van der Donk. Uczestnicy spotkania mieli też okazję posłuchać ciekawostek o świętej Łucji, patronce ociemniałych, które przypomniała Henryka Fulara. Z kolei Stanisław Krawczyk przypomniał wigilijny wiersz, a Zygmunt Stochmal odczytał fragment z utworu Grup Agamemnona Juliusza Słowackiego. Przekazano też informację, że Teresa Żuchowska ze stowarzyszenia została uhonorowana przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi. Kwiaty i gratulacje dla nieobecnej na spotkaniu pani Teresy odebrał w jej imieniu Zygmunt Bolek.